taki punkcik widokowy. Fajnie się fale rozbijają. Chodźmy na dole. Tak? Jedziemy po kawałek, po teren. Wow. Pomachaj. Może to dużo bez broni wody jest? Nie, po prostu chyba tak nie ma wody. Ale to się leje. Fajnie to wygląda, że wypływa znikąd, nie? Jesteśmy w Porto Moniz, tam mamy ocean, takie piękne góry z tyłu, bardzo ładne miasteczko. A my tutaj mamy naturalne baseny i właśnie kąpią się w nich dzieci. Jesteśmy ciekawi, czy jest ciepła woda, idziemy to sprawdzić. Albo co to za dzieci? Jadą. Och, tam na lewo jest jeszcze jakiś. Tam będzie wiało pewnie na tej przełęczy. Nakręć nas jeszcze na chwileczkę. A to ja nie umiem. Ale tylko złapiesz. Czym się wkręca i nakręca? Już się kręci. Już się kręci cały czas? Nie może być. I tyle, już przeszliśmy, jesteśmy na San Lorenzo. Tam sobie siedzą nasi współtowarzysze na ławeczce. A my jesteśmy tutaj. Tak. Odwróć się. On się upa. A do niej chyba raczej nie ma dostępu. To jest cała grupka.
Także przeszliśmy, teraz widać dopiero. Masz, nagrywa. GoPro stop recording. GoPro cześć. GoPro. Już nie robi teraz. Ale nawet na twój Monty Pythonowski akcent zareagowała. No tak, tym bardziej będzie reagować. Jesteśmy na półwyspie Świętego Wawrzyńca na Maderze. Cudna pogoda i doszliśmy do końca prawie i nie ma nas kto zabrać z powrotem. A tutaj pływają łódki za 10 euro, ale my idziemy na piechotę. I mamy piękny widok. Mamy piękny tak. Widok i smaży strasznie, aż bąble wyskakują. Odpoczywamy. No i tak właśnie idziemy sobie teraz na pierwszy punkt widokowy, który się nazywa Minho coś tam. Mino de Mana. Tak. I jesteśmy właśnie, zmierzamy z Pico do Arieiro na Pico Ruiva. Towarzysze, współtowarzysze podróży dostali gdzieś w tyle, pewnie jeszcze robią zdjęcia. A my... Prawie dobrze powiedziałam. Ale fajne przejście, zobacz. Graniówka. No, tam się trawersuje jeszcze jeden szczyt po środku. Jest bajerka, tak. O, tunel pierwszy za nami. Masz czołówkę? Nie może wyjąć. Sam tu przyszliśmy. W sumie to teraz w ogóle nie widać tej drogi. O, tam widać ludzi na górze. My idziemy teraz w skałę. Taką całkiem sporą skałę. Nieźle. No i jak tu być wysokim? Madeira tego nie przewidziała. Pięknie zielono jest. Cudowne miejsce. Czy coś będzie widać w tunelu? O, taki dosyć długi ten tunel w sumie, chyba najdłuższy, ale prosty, bez żadnych zakrętów. Coś pięknego. A przed chwilą byliśmy o tam. Tam jest ten punkt taki po środku. Tam ludzie stoją. Stamtąd przyszliśmy, gdzie ten taki cepelek, chyba to jest Pico Areiro, a teraz idziemy sobie po takich stalowych schodkach. I to nasze pierwsze podejście w górę. Bo praktycznie cały czas schodziliśmy w dół. Już za
zostało niewiele do przejścia. Tam mamy taki fajny wypustek, morze chmurek. Tam widać, że za nami już trochę zachmurzyły się górki, więc dobrze, że jednak udało się wyjść w miarę wcześnie. A my sobie tutaj idziemy takim tunelem. Bardzo fajnie. Bardzo, bardzo jest cieplutko. Słońce przygrzewa, cień jest pochłodą. Czekamy się pochłodą. Doczekam? Kam docze? Mury zawisły. Na górę. Tak, tak myślę, że tam. Tak, tam. A tam jest schronisko, przed chwilą tam byliśmy. A tu jest kolejny szczyt, który nazywa się Teixada, czy jakoś tak. Chodź tutaj. Gratulacje. Tam mamy takie cudowne klify. My sobie idziemy teraz drogą spacerową do miejscowości Porto da Cruz. Veredom do Larano. Ale mamy kawał drogi, a podobno ma być niebezpiecznie. Ciekawe, co narrator miał na myśli. Wow! Chcę tu zdjęcie. W takim pięknym miejscu jesteśmy teraz. Zrobiliśmy z tego fotopateczkę. Dobrze. Mówię, że nie masz zdjęć twarzy, to zrobię. Pięknie jest, cudowna wyspa, bardzo polecam każdemu. No, może nie każdemu. Ktoś nie lubi chodzić po górach, to sobie średnio. Idziemy teraz tam, w ten gąszcz. No. Zapaść. Takie mamy widoki po wyjściu z lasu. Pięknie wyglądają te klify, naprawdę. Coś niesamowitego. A przed nami Porto da Cruz. Już jesteśmy coraz niżej. I zaraz będziemy w miasteczku. Przeszliśmy całą Veredę do Larano, chociaż nie spodziewałam się, że się uda. Ale w sumie szlak był bardzo łagodny. Szło się bardzo przyjemnie. Nie odczuwamy za bardzo zmęczenia po tym trasie. Można jeszcze dzisiaj coś porobić. Także bardzo polecamy. Bardzo widowiskowa trasa. Widać wszystkie klify, całe północne wybrzeże. Naprawdę pięknie. I na pewno. Jesteśmy na jednym z najwyższych klifów w Europie, Cabo Girao. A tam jest tak. My sobie stoimy na takim szklanym balkonie. Dobry. Dobry. Chodź tam na to szklane, bo tam jest szklane. Coś, to super.